W poprzednim filmie omówiliśmy sobie cykl Carnot, który polega na tym, że startujemy z jakiegoś stanu i najpierw izotermicznie gaz się rozpręża, następnie adiabatycznie się rozpręża jeszcze trochę, a następnie izotermicznie jest sprężany, a na koniec adiabatycznie jest sprężany i powraca do początkowego stanu. Przerysujmy sobie jeszcze raz ten wykres w zależności ciśnienia od objętości. Tutaj mamy nasz stan początkowy, tu stan B. Tu przemianę izotermiczną, tutaj stan C, do którego dochodzimy przez przemianę adiabatyczną, następnie tutaj stan D, do którego dochodzimy izotermicznie, tutaj trochę brzydko się narysowało, ale wiadomo o co chodzi, od stanu C i zamykamy cykl idąc od stanu D do stanu A na drodze przemiany adiabatycznej, tak? Czyli mamy ten cykl i chcemy sobie teraz udowodnić taką ciekawą własność, mianowicie zależność, jaka wiąże objętości w poszczególnych stanach. Tutaj mamy objętość w stanie A, tutaj objętość w stanie D, objętość w stanie B i objętość w stanie C. Tak? I zależność, jaka wiąże te objętości, jest następująca. Otóż objętość B do objętości A ma się tak, jak objętość C do objętości D. Tak, no z wykresu można by sobie wyobrazić, że to może być może jakoś widać, ale tutaj równie dobrze mogłyby te stosunki być w jakichś tam potęgach, niekoniecznie musiałoby to wyglądać tak, a okazuje się, że właśnie taki wzór jest prawdziwy. Jeśli nie interesuje Cię analiza matematyczna, to w zasadzie możesz skończyć oglądanie tego filmu już teraz, bo wynik końcowy znasz. Natomiast myślę, że jeśli chociaż elementy analizy matematycznej i rachunku całkowego są Ci bliskie, to warto zapoznać się z wyprowadzeniem tego wzoru. Więc tak, wiemy, że proces przejścia ze stanu B do C oraz ze stanu D do A, te dwa procesy są adiabatyczne. Adiabatyczne to znaczy ciepło, jakie wpływa do układu albo z niego wypływa, jest równe 0. Co to znaczy? No więc mamy tak, mamy pierwszą zasadę termodynamiki, która mówi, że zmiana energii wewnętrznej to jest ciepło dostarczone do układu minus praca wykonana przez układ. A kiedy rozważamy jakąś małą zmianę, powiedzmy taką między jakimiś bardzo blisko sąsiadującymi makrostanami, powiedzmy między tym a tym, to wówczas można powiedzieć, że ta zmiana energii wewnętrznej to jest właśnie to dostarczone lub oddane ciepło, dostarczone ze znakiem plus, oddane ze znakiem minus, minus następujące wyrażenie. Ciśnienie razy zmiana objętości na tej małej, tutaj na tej małej drodze między tym a tym punktem. Natomiast w przypadku procesu adiabatycznego, gdy to ciepło jest równe 0, to ten wzór zaczyna wyglądać następująco. Zmiana energii wewnętrznej to jest minus ciśnienie razy zmiana objętości, tak? Można przenieść ten wyraz z minusem tu na drugą stronę i otrzymujemy wówczas następujące wyrażenie, mianowicie zmiana energii wewnętrznej plus ciśnienie razy zmiana objętości jest równa 0, tak? I co? I to jest zmiana energii wewnętrznej gazu przy małej zmianie temperatury, a więc ponieważ, jak sobie udowodniliśmy, energia wewnętrzna to 3 drugie liczby moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, to prawdą będzie również, jeśli liczba moli, jeśli ilość gazu się nie zmienia, to prawdą będzie również coś takiego, że zmiana energii wewnętrznej będzie zachodzić jedynie poprzez zmianę temperatury, tak? A oprócz tego mamy równanie gazu doskonałego, które mówi, że ciśnienie razy objętość to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, a wobec tego stąd możemy sobie wyeliminować ciśnienie. Tak, jeśli tu obie strony podzielimy przez objętość, to otrzymamy następujące wyrażenie na ciśnienie. Tak, jest to ta prawa strona równania, liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura podzielone przez objętość. I teraz te dwie rzeczy wstawmy sobie do naszego tutaj powyższego równania. Pamiętając, że jest ono prawdziwe oczywiście tylko kiedy proces jest adiabatyczny, wobec tego dla naszego procesu to dotyczy jedynie tutaj pośrednich stanów na tej drodze oraz na tej, tak, ale idźmy dalej, wstawmy sobie to w tej postaci, w jakiej mamy to tutaj, czyli mamy tak, tutaj 3 drugie nr delta t, to dodać, zamiast ciśnienia wstawiamy to, co jest tu, uniwersalna stała gazowa razy liczba moli razy temperatura przez objętość i razy zmiana objętości. Coś takiego jest równe 0. I jeszcze sobie teraz wszystko podzielmy przez nr
T. Co dostajemy wówczas? Wówczas dostajemy tak, tutaj 3 drugie zmiany temperatury przez temperaturę, dodać po prostu 1 nad zmianę objętości razy zmiana objętości. To się równa 0. Widzimy, tutaj ten wyraz zawiera jedynie temperaturę i zmiany temperatury, a drugi wyraz zawiera jedynie objętość i zmiany objętości, czyli nie mieszają się ze sobą różne parametry termodynamiczne. I co teraz możemy zrobić? No więc teraz zaczynają się elementy analizy matematycznej. Otóż możemy sobie powiedzieć, że powiedzmy tutaj narysujmy sobie jeszcze raz ten nasz cykl, już tak nie aż tak starannie, no ale narysujmy. Tak, wyobraźmy sobie, że bierzemy takie małe zmiany właśnie w procesie adiabatycznym od jakiejś temperatury początkowej i objętości początkowej do jakiejś temperatury końcowej i objętości końcowej, tak? Czyli możemy sumować takie małe zmiany, wziąć pod uwagę sumę takich małych zmian, a suma takich maleńkich, jeśli sobie wyobrazimy, że te zmiany dążą do zera, to możemy takie sumy zastąpić całkami, czyli tutaj będziemy mieć 3 drugie całki od temperatury początkowej do temperatury końcowej z czegoś takiego. Natomiast tutaj ten wyraz zastąpimy całką od objętości początkowej do objętości końcowej z czegoś takiego i to cały czas będzie równe 0. Dlaczego możemy coś takiego zrobić? No interesuje nas suma takich małych zmian przy przejściu od jednego stanu do drugiego, od stanu początkowego do stanu jakiegoś końcowego, które się charakteryzują tymi parametrami. Natomiast tutaj w każdym z tych wyrazów, jakby całkując od stanu początkowego do końcowego, bierzemy pod uwagę tylko jeden parametr, bo tutaj występuje tylko temperatura, a tu występuje tylko objętość, więc nie mamy problemu z mieszaniem się parametrów. Możemy napisać to w postaci takich prostych całek. A ponieważ każdy taki wyraz przy tej małej zmianie, przy przejściu od jednego makrostanu do drugiego, jakoś blisko siebie, takie rzeczy są równe 0, tak posumujemy, nawet przejdziemy jakąś dużą makroskopową drogę, takimi kroczkami to cały czas będziemy mieli 0. Dobrze, policzmy te całki. Mam nadzieję, że pamiętasz, że funkcja pierwotna od takiego wyrażenia 1 nad x, właśnie całkowane po dx, to jest logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x, co w przypadku, gdy x jest większy od 0, a to dotyczy naszych temperatur i objętości, to będzie po prostu logarytm naturalny z x. A wobec tego tutaj już nam się troszkę miejsce kończy, więc będziemy troszkę oszczędniej tym miejscem gospodarować. Więc tak, tutaj będziemy mieli 3 drugie logarytmu naturalnego z temperatury w granicach od temperatury początkowej do końcowej, dodać logarytm naturalny z objętości w granicach od objętości początkowej do objętości końcowej, to się równa 0. Wobec tego tutaj piszemy dalej 3 drugie różnicy logarytmów naturalnych temperatury końcowej i logarytmu naturalnego początkowej plus różnica logarytmu naturalnego objętości końcowej i początkowej równa się 0. W takim razie 3 drugie logarytmu naturalnego stosunku temperatury końcowej do temperatury początkowej plus logarytm naturalny objętości końcowej podzielonej przez objętość początkową, to jest wszystko z własności logarytmu, coś takiego równa się 0. W takim razie logarytm naturalny takiego stosunku do potęgi 3 drugie plus logarytm naturalny takiego stosunku równa się 0, a wobec tego logarytm iloczynu tych dwóch rzeczy to jest 0, czyli logarytm naturalny jedynki, tak? A więc coś takiego musi być równe 1. Dobrze, zastosujmy to do naszych procesów, gdy idziemy od stanu B do stanu C i od stanu D do stanu A. Tutaj temperatura końcowa to była temperatura numer 2, temperatura początkowa to była temperatura numer 1, a objętości końcowa to objętość C, a początkowa objętość B. Tak, napiszmy to sobie, więc mieliśmy tak. Temperatura druga do temperatury numer 1 do potęgi 3 drugie razy objętość C do objętości B jest równa 1, a tutaj przy przejściu od D do A mieliśmy temperatura końcowa to temperatura 1, temperatura początkowa to temperatura numer 2, a objętości odpowiednio na końcu objętość A, a na początku objętość D. Dobrze, mamy takie dwie równości i powiedzmy pomnóżmy
pomnóżmy je przez siebie, jedną przez drugą, tak? Czyli mamy tutaj równość numer 1 i równość numer 2 i po prostu pomnóżmy sobie równość numer 1 razy równość numer 2, tak? Co to będzie? Więc to jest tak, T2 do T1 do temperatury, do potęgi 3 drugie razy taki stosunek objętości, a tutaj T1 do T2 do potęgi 3 drugie razy taki stosunek objętości. To się równa 1, no a tutaj widzimy, że coś takiego jest odwrotnością czegoś takiego, więc jak pomnożymy, to dostaniemy 1. To z tym się uprości, może jakoś jaskrawiej, żeby było lepiej widać. O. I pozostaje nam objętość C razy objętość A do objętości B razy objętość D, to się równa 1. Natomiast nasz wzór, który chcieliśmy sobie udowodnić, przypomnijmy go sobie, to było, że objętość B do objętości A, to miało się równać objętości C do objętości D. To chcieliśmy sobie udowodnić. No i żeby to otrzymać, co musimy zrobić tutaj? Wystarczy całość pomnożyć razy objętość B i podzielić przez objętość A. Tak, bo wówczas będziemy mieć objętość C przez objętość D, to się równa objętość B do objętości A. No to taki matematyczny bardzo przykład, ale taki związek między tymi objętościami, czy w tej postaci, czy w tej, jest równie dobry i wtedy różne, w różnych kombinacjach te stosunki można rozpisywać. Może się okazać przydatny na przykład w jakimś zadaniu. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie przydatne i ciekawe i słyszymy się w kolejnych filmach.